Partnerem strategicznym programu jest PKO Bank Polski. Na przestrzeni 20 lat, gdzie komentując, rozmawiając z mediami, widzę tą jakościową zmianę niestety in minus. Mianowicie kiedyś, 15-20 lat temu, bardzo często dziennikarz ekonomiczny dzwonił, on chciał poznać opinię, zestawić, tak? Teraz bardzo często są to ludzie nieprzygotowani. Ta rozmowa trwa 45 minut, z czego 35 minut to jest tam takie korepetycje z tych zagadnień. Każdy, kto rozmawia, no, czuje, że po drugiej stronie no, nie ma tego partnera, który będzie dociekliwy, merytoryczny. To jest, ubolewam nad tym, bo dla nas, szczególnie dla organizacji, która ma w tej swojej misyjności edukowanie, przybliżanie tych zagadnień Polakom, media powinny być sprzymierzeńcami, no i my jakby liczymy. No niestety, ubolewam, że tak nie jest. Media żyją często z sensacji. No i to jest jakby dla mnie zrozumiałe, natomiast brakuje mi w mediach edukacji, czyli nie tylko poszukiwania problemów, ale również tłumaczenia procesów. I to jest bardzo ważne i myślę, że jeżeli można czegoś od mediów oczekiwać, to żeby więcej tłumaczyć, a nawet jeżeli zdarza się afera, to należy tłumaczyć zarówno jej źródła, no oczywiście, jeżeli ktoś ukradł, no to trzeba go ukarać. Natomiast tłumaczyć źródła, tłumaczyć problemy, jakie występują na rynku, tłumaczyć procesy. W ogóle smutna konstatacja, że musimy się licytować i przekonywać, który z bodźców, które ze zdarzeń takich negatywnych, co by nie mówić jednoznacznie, wpływają bardziej na tą utratę zaufania, która jest identyfikowana i wskazywana przez inwestorów jako jedno z ważniejszych problemów, czyli te przestępstwa na rynku kapitałowym oraz brak poszanowania, to te odczyty w najświeższym, dzisiejszym, tegorocznym wynikach ogólnopolskiego badania inwestorów indywidualnych odpowiadają ponad za 50%, zaraz za, jako mankamentów, zaraz za podatkiem belki od zysków kapitałowych. Nie jestem przekonany, że inwestorzy czy odbiorcy czekają tylko na sensacje. Myślę, że czekają na informacje, na rzetelną wiedzę. Bardzo często można usłyszeć, że coś się wydarzyło, jest jakaś informacja o aferze i co dalej? No właśnie, często już nie ma tej informacji, co dalej, a to jest istotne nie tylko z punktu widzenia postępowań, które są w sprawach afer, ale również tego, jak się zmienił rynek, co z tego wyniknęło, jakie działania zostały podjęte, jakie mechanizmy zostały uruchomione, na przykład, żeby nigdy się więcej getback nie powtórzył i tak dalej, i tak dalej. W związku z media więcej edukacji, to był taki postulat, który wydaje mi się racjonalny. Z jednej strony mamy rynek publiczny, rynek regulowany, no to powinniśmy, płacimy za to prowizję, jest regulator, są pośrednicy profesjonalni, jest infrastruktura i kiedy się dziś mówi, nawet młodym ludziom wchodzącym na rynek, zastanawiającym się, to oni zastanawiają, ale po co my mamy inwestować na rynku, który teoretycznie jest tylko bezpieczniejszy i pokazują te przykłady, czy to getbacku, czy tego typu rozwiązań. Zaufanie na rynku kapitałowym szybko się traci, a długo odbudowuje. I to, co się faktycznie na rynku stało, najpierw w kwestii otwartych funduszy emerytalnych, ich de facto w tej chwili likwidacji, ale wcześniej podważenia ich roli i wiarygodności, podważenie roli rynku kapitałowego i giełdy jako miejsca inwestycji, a nie kasyna, to wszystko spowodowało ogromne poderwanie zaufania do rynku. Na to nałożyły się afery typu getback. Jesteśmy moim zdaniem w tej chwili na etapie odzyskiwania zaufania. Jest wyjaśniona sytuacja, jeżeli chodzi o OFE. Te OFE będą likwidowane, przestaną być czynnikiem ryzyka dla rynku kapitałowego i dla giełdy przede wszystkim. Druga sprawa to jest uruchomienie pracowniczych planów kapitałowych.
Program pracowniczych planów kapitałowych to jest w mojej ocenie jeden z najważniejszych programów społeczno-gospodarczych. Przede wszystkim buduje strumień naszego lokalnego kapitału. Ten kapitał jest bardzo ważny z punktu widzenia rozwoju całej gospodarki, z punktu widzenia przedsiębiorstw, które potrzebują kapitał na rozwój. Jednocześnie wszyscy ci, którzy będą członkami programu czy uczestnikami programu PPK, stają się poprzez inwestycje funduszy, stają się pośrednio akcjonariuszami właśnie takich przedsiębiorstw, czyli stają się elementem systemu całego gospodarki, stają się inwestorami i współwłaścicielami takich przedsiębiorstw. To jest bardzo ważne także z punktu widzenia takiego patriotyzmu lokalnego, który chcemy tworzyć i budować. Mamy powiedzenia, gdzie pieniądz lubi spokój, bez zaufania nie ma jakby prawdziwego inwestowania i doświadczamy tego. I doświadczamy tego od paru lat, stąd też jedna z diagnoz identyfikacji barier w strategii rynku, rozwoju rynku mówi o tym, że musi nastąpić wzrost poszanowania, ochrony inwestora indywidualnego i tego odbudowywania zaufania. Natomiast to się nie będzie działo w sposób zadekretowany, tylko dlatego, że to zidentyfikujemy. Ja myślę, że tak, bardzo dobra identyfikacja problemów. Natomiast mogę szczerze powiedzieć, że nie do końca podzielam na przykład wszystkie tezy związane z tym, jak te problemy rozwiązywać. Czy jednolita licencja bankowa faktycznie wzmocni, czy nie wzmocni krajowe domy maklerskie. Tutaj mam odmienne zdanie, biorąc pod uwagę moje doświadczenie zawodowe w branży domów maklerskich. Natomiast generalnie wydaje mi się, że strategia w sposób pełny identyfikuje problemy i proponuje wiele rozwiązań, które myślę, że w trakcie jej realizacji będą ulegały również drobnym modyfikacjom. Najważniejsze jest to, że ta strategia w ogóle zwraca uwagę na rynek kapitałowy. System finansowy, zdrowy system finansowy składa się z trzech równorzędnie rozwiniętych nóg. To jest system bankowy, system rynku kapitałowego oraz system ubezpieczeniowy. W Polsce historycznie system bankowy rozwijał się bardzo dobrze, natomiast jeżeli chodzi o rynek kapitałowy, no tutaj jest znacznie mniejszy stopień rozwoju. W związku z tym strategia, zwracając uwagę na różne kwestie, także te związane z, nazwijmy to, problemami, które blokują rozwój rynku kapitałowego, jest niesłychanie ważna. Ważna jest także z punktu widzenia budowania oszczędności społeczeństwa. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że bardzo mocno akcentuje element edukacji. Otóż to jest bardzo ważne, aby uczyć naszych polskich obywateli tego, że powinni oszczędzać na swoją emeryturę, ale nie tylko oszczędzać w taki sposób bierny, czyli odkładać gdzieś w jakieś miejsce środki. Pan trochę racji. To prawda, diagnoza jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o kierunki postępowania. Można dyskutować, natomiast to, co jest w strategii najważniejsze, to jest jej operacjonalizacja. To znaczy to, żeby zacząć ją realizować. Ktoś musi zrobić pierwszy krok i zacząć coś robić. Jest chociażby kwestia pełnomocnika czy rządu, czy pełnomocnika ministra finansów do spraw realizacji tej strategii. No nie mamy jeszcze tej osoby. W związku z tym ja myślę, że ta strategia sprawdzi się w działaniu. To, czy ten, czy inny zapis, ona obejmuje mniej więcej chyba jest tam 60 czy 80 stron. Takie czy inne zapisy w tej strategii moim zdaniem są mniej istotne niż to, żeby zacząć ją realizować, czyli żeby operacjonalizować poszczególne działania. Na razie tego nie widać jeszcze, no ale liczę, że za chwilę to zobaczymy.
inwestorzy, my jesteśmy tą instytucją, organizacją tego pierwszego kontaktu. Oni mówią, dobrze, ale o tym już mowa jest od lat. Dajcie nam konkretne przykłady, a więc naciskamy na infrastrukturę, naciskamy na ministerstwo. Też dzisiaj podczas jednego z paneli przytaczałem to, że skarżymy się do Komisji Europejskiej. No i widać, że te instytucje, które jakby rozpatrują te bolączki, podzielają tę opinię, że faktycznie jest coś nie tak, no tylko później przychodzi moment egzekucji, za który już odpowiedzialny jest rząd, agendy rządowe, poszczególne ministerstwa i jest tego brak, a więc jeśli tutaj w sposób systemowy i taki radykalny się nie zmieni, to obawiam się, że każdy kolejny rok, gdzie będą zadawane pytania, co jest jedną z największych bolączek, ta kwestia poszanowania praw będzie rosła. No ale to jest edukacja, to jest uczenie patrzenia na świat. To znaczy, można grać na krótko, można być day traderem, można być Warrenem Buffettem, myśleć fundamentalnie, ale rozróżnienie tych pojęć, rozróżnienie tego, czym się jedno różni od drugiego i jedno ma swoje zalety i wady, i drugie podejście ma swoje zalety i wady. To nie jest tak, że jest wyższość jednego nad drugim. Pokazywanie procesów, które rządzą rynkiem kapitałowym, pokazywanie procesów, które rządzą gospodarką i jakie to ma odzwierciedlenie dla rynku kapitałowego i jakie ma znaczenie rynek kapitałowy dla gospodarki i tak dalej, i tak dalej. To są tematy, które są bardzo ciekawe, a które są nieporuszane tak naprawdę. W mojej ocenie musi wśród jakby decydentów być takie głębokie przekonanie, że sprawnie funkcjonujący rynek kapitałowy, on daje mnóstwo korzyści. Korzyści gospodarce, bo jest ten transfer oszczędności na innowacyjne rozwiązania i daje chociażby perspektywę dla zwykłego obywatela tego, żeby on też mógł różnicować te swoje oszczędności w różnym miejscu. Swego czasu, w latach jakby poprzednich, kiedy prywatyzowaliśmy, no to rządzący widzieli w tym interes, gdyż giełda była potrzebna do tego, żeby sprzedawać. Po to, żeby po pierwsze ludzie zdawali sobie sprawę z tego, w jaki sposób, jakie mają możliwości pomnażania tych środków, jakie mają do tego instrumenty, jakie instrumenty i możliwości oferuje rynek kapitałowy, potrzebny jest cały program bardzo spójny i konsekwentny edukacji. Jeśli my nie jako kraj, jako jakby instytucje odpowiedzialne, które wdrażają, nie postawimy na to, żeby tą lukę taką edukacyjną wypełnić, różne stacje, tak, które traktowały, tak? Nie wiem, dedykowana stacja, gdzie rynek finansowy, giełdowy, nie wiem, TVN, CNBC, nie ma tej stacji. W telewizji publicznej były programy o tam w momencie prywatyzacji giełdy, PZU, kiedy był akcjonariat obywatelski, gdzie starano się o tą tematykę giełdy przybliżyć. Raz, że one były plasowane w ramówce o 23:45 przysłowiowo, a dwa, w którymś momencie znikały. A więc ja nie mam takiej jakby specjalistycznej wiedzy, ale nie mam, że ci, którzy decydowali, czy one powinny być w ramówce, czy nie, decydowali się albo rachunkiem ekonomicznym, no bo jednak chcieliby, żeby Polacy byli bardziej świadomi ekonomicznie. Z jakichś powodów to się nie utrzymywało. Nastąpi najprawdopodobniej powrót od inwestorów indywidualnych na rynek. Bo tak jak mówiłem dzisiaj, rynek z punktu widzenia drobnego, detalicznego inwestora zwiększa się o 6 razy poprzez przystąpienie do pracowniczych planów kapitałowych i pracowniczych planów emerytalnych około 1 500 000 osób. Jeżeli myślimy, że mamy około 250 tysięcy aktywnych inwestorów, no to rynek się mniej więcej 6 razy zwiększył. Oczywiście na początku te wpłaty będą mniejsze,
to nie do końca równoważy ten tak zwany suwak OFE, ale to jest bardzo dobry sygnał dla rynku w tej fazie, w której w tej chwili rynek się znalazł. Lepszej wiadomości dla rynku być nie może. To nie ma, mówiąc tak, przepraszam, kolokwialnie, zielonego pojęcia o finansach, ekonomii. Nie zapali mu się też ta przysłowiowa czerwona lampka. Jeśli pan do mnie przyjdzie i mi zaoferuje jakieś super rozwiązanie w skali roku na 20%, no, tak, to ja od razu będę prześwietlał, bo nawet grzecznościowo powiem, że nie jestem zainteresowany, żeby nie brnąć. Natomiast no, większość ludzi, kiedy zobaczy jakiś brand, dużą instytucję, jakiś tam mały track record, że to się tam udawało robić przez ostatnie miesiące, niestety nie ma tej niezbędnej wiedzy. Stąd tak tutaj powtarzaliśmy i ta zgodność była wśród różnych specjalistów z różnych stron rynku, że ta edukacja jest niezwykle ważna. I to, co pan powiedział, no, na pewno medium takie ogólnopolskie, takie mainstreamowe trochę, niezwykle byłoby ważne w tym całym procesie. No ale możemy tylko trzymać kciuki, a my za ten swój kawałek możemy odpowiadać i na pewno będziemy takim inicjatywom kibicowali. Większość inwestorów indywidualnych postrzega ten podatek, tak zwany podatek Belki od zysków kapitałowych jako problem. I rzeczywiście jest. Uważam, że przychody z tego podatku są stosunkowo niewielkie. W związku z tym nie wiem, na ile on faktycznie dla inwestora indywidualnego jest pewną barierą, natomiast z punktu widzenia Skarbu Państwa, ale tutaj nie chciałbym się wchodzić w rolę odpowiedzialnego za podatki w Skarbie Państwa, ale ja bym jako gest dla rynku kapitałowego ten podatek bym zniósł. To nie byłby wielki uszczerbek dla budżetu. Nie jestem do końca przekonany, czy w dobrym kierunku idzie obniżenie podatku w momencie, gdy inwestycja jest długoterminowa, bo to jest działanie przeciwko płynności. I nie wiem, czy rzeczywiście była głęboka analiza tego, czy to jest ważne, bo dla rynku ważna, bardzo ważna jest jego głębokość, ale również płynność. Więc jeżeli podatek miałby być antypłynnościowy, czyli niższy podatek, ale gdy jestem inwestorem długoterminowym, długoterminowe inwestowanie jest wartością samą sobą, ale czy podatki powinny to wspierać? No to nie wspierają płynności. W związku z tym tu mam wątpliwość. Partnerem strategicznym programu był PKO Bank Polski.